Pełna nieprzyjemnych niespodzianek głównie dla społeczności siewierskiej była czwartkowa sesja Rady Powiatu Będzińskiego. Posiedzenie rozpoczęto bowiem od przedłożenia radnym do głosowania właściwie z zaskoczenia, bo w ostatniej chwili uchwały intencyjnej w sprawie zamknięcia szkoły specjalnej w Gołchowicach. Otrzymałem od zarządu powiatu pismo, w którym zwraca się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie zamiaru likwidacji oświatowej placówki publicznej o nazwie Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Gołchowicach. I tą projekt tej uchwały jest Państwu radnym w tej chwili przekazywany. Jeżeli chodzi o model funkcjonowania jednostek specjalnych, to proponujemy, ażeby w naszym powiecie doszło do przeniesienia Szkoły Specjalnej w Czeladzi Internatu w Gołchowicach do Będzina. Chcielibyśmy, ażeby w Będzinie powstał Powiatowy Centrum Kształcenia Specjalnego. Był w tym roku taki pomysł, żeby podjąć uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji Szkoły w Czeladzi. Zostało to szeroko przedyskutowane na Komisji Kultury i Oświaty, ale nie było zgody na ten wariant. Natomiast jeżeli chodzi o wariant, tak zwany nazwany wariantem całościowym, czyli utworzenie Powiatowego Centrum Kształcenia Specjalnego przy likwidacji i Gołchowic, i Czeladzi, była zgoda. Komisja wystąpiła z wnioskiem do zarządu o podjęcie działań w celu stworzenia takiego centrum. Są to uchwały intencyjne, czyli nie te uchwały jeszcze właściwe, ale jest to taki ruch, który daje nam możliwość podjęcia kolejnych działań. W momencie powstania takiego powiatowego centrum, gdzie będzie inwestowany tylko jeden ośrodek, jest większa możliwość i szansa na to, żeby go wprowadzić w XXI wiek, w jakim jesteśmy. Przy czym, jeżeli jest jedno centrum, jest też duża możliwość, większa możliwość pozyskania środków zewnętrznych. I za parę lat będziecie bardzo zadowoleni z podjętej decyzji. Dziękuję Państwu. Zależy nam bardzo na poprawie jakości edukacji w powiecie wymińskim, szczególnym naciskiem na dzieci, które wymagają naszej dodatkowej opieki. Chcemy też, żeby ten wachlarz był jeszcze bardziej rozszerzony o wszelkiego rodzaju rehabilitację. Zależy nam bardzo o przeniesieniu tych dwóch jednostek, rozbudowie i doinwestowaniu. Zszokowani sytuacją zebrani na sali apelowali do radnych, by ci byli przeciwni zamknięciu. Decyzja budzi wiele kontrowersji. Nie dlatego, że jest zła. Od razu to powiem. Nie dlatego, że ona jest zła, nie dobra, ale jest przeprowadzana w bardzo nieodpowiedzialny sposób. Proszę Państwa, ja jestem radnym powiatowym od 4 kadencji, czyli 16 rok już jestem radnym i powiem Wam się, przyznam szczerze, że nigdy do tej pory żadna z uchwał nie była wprowadzana w ten sposób. I to taka uchwała, która budzi tak wiele emocji. Nasze dzieci specjalnej troski nie mogą przeżywać takich emocji. Te dzieci naprawdę wymagają specjalnej opieki. Apeluję do Państwa, dajcie szansę w tej szkole. Była mowa, ja jeszcze pamiętam, niedawno we wtorek byłem pana burmistrza Czeladzi, rozmawialiśmy o tym temacie, pan burmistrz mnie uspokajał: nie martw się, no mamy jeszcze rok czasu, na pewno coś się zmieni. Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Ja chciałbym, żebyśmy taki sprawdzian pozytywny zdali. A powiedział to Jan Paweł II, nasz autorytet. Myślę, że nikt nie będzie podważał jego słów. W lutym ubiegłego roku dostaliśmy na rękę uchwałę odnośnie likwidacji specjalnego ośrodka wychowawczego w Gołchowicach. Byłam zdecydowanie przeciwna. Następnie minął rok. Przez ten rok zarząd na czele ze starostą byli bezczynni. Nie wykazali żadnej
żadnej jakiejś inicjatywy. Dodatkowo w październiku na sesji dostaliśmy analizę placówek oświatowych, w których również nie było żadnych planów takich, które dzisiaj mamy głosować. Nagle mamy lut 2016 i na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu jest głosowana uchwała w sprawie likwidacji placówki w Czeladzi, za którą zagłosowałam zdecydowanie przeciwko. Na tej samej komisji w wyniku ogólnej dyskusji zostało na szybko sformułowany ustny wniosek w sprawie jednoczesnej likwidacji ośrodka w Czeladzi i Gołuchowica, za którym ponownie nie zagłosowałam. To co mówiła pani radna Węgrzyńska i do tego się też przychylam, że te decyzje związane z likwidacją tych szkół albo z przesunięciem tych szkół i z powołaniem tego ośrodka powinny zapadać dużo wcześniej. Nawet w sierpniu, przed ogłoszeniem finalnego naboru, a już po ogłoszeniu, można było się do tego spokojnie przygotować i spokojnie widzom wytłumaczyć i kadrze, jakie będą dalsze kroki przy likwidacji szkół. Czy szkoły specjalne w Czeladzi, czy ośrodka w Gołuchowicach? Świadomość, że jest to uchwała intencyjna, która tylko pozwoli zachować jakieś terminy konieczne do ewentualnego dalszego procedowania i że zostaje nam jeszcze przynajmniej 2, może 3 miesiące do podjęcia ostatecznej decyzji, to też mam nadzieję, że tutaj pan radny Kowalka, który podniósł sprawę powiatowego centrum, że pojawią się wyliczenia i opis, jak będzie ten ośrodek funkcjonował. Ja wiem, że ten projekt wzbudza emocje. Cieszę się bardzo, że pan radny Malczewski powołuje się na niewątpliwie mocny autorytet Polski Jana Pawła II. Te decyzje, które wspólnie będziemy podejmowani, właśnie podejmujemy ze względu na dobro dziecka. Ten rok, który teraz był, panie Krzysztofie, nie został zmarnowany, bowiem szkoły miały ten rok na takie sprawdzenie, czy utrzymamy, czy nie utrzymamy tych jednostek. Budynek w Gołuchowicach wymaga potężnych nakładów inwestycyjnych. Ponad 1,5 miliona złotych. I szanowni państwo, pamiętajmy, że dzieci w Gołuchowicach, one codziennie dojeżdżają na ten cykl edukacyjny do Będzina. I dochodzi do sytuacji takiej, że część dzieci przychodzi do internatu w Będzinie, a część czeka na transport do Gołuchowic. To nie jest sytuacja taka, że od kilku dni nagle te projekty się pojawiały, ponieważ projekt związany z powstaniem powiatowego centrum kształcenia nie jest nowy. Ten temat jest już dyskutowany od wielu lat. Uchwały intencyjne w zakresie Gołuchowic były podejmowane bodajże chyba za 3 razy, czyli te próby były podejmowane nieskutecznie. Potraficie to tylko zastabilać swoimi decyzjami i wrzucić to w newsletter. No, szkołę przeradzić to jeszcze tydzień wcześniej, natomiast Gołuchowicach wróciliście do teraz. No to na pewno ten słusznie kierunek macie. Zastabujecie nas wszelkimi takimi decyzjami, które są bardzo trudne. To jest, że nasi przedstawiciele, czyli wybrańcy narodu się nie pojawili, którzy tak deklarowali w kampanii wyborczej, że nie dopuszczą do likwidacji Gołuchowic, na przykład pan poseł Andrzej, wczoraj widziałem go po starostwie, czyli jest na terenie, więc widocznie się boi spotkać w tej chwili, bo to co głosił przed i wobec swojej kampanii, widać się boi spotkać się z swoimi wyborcami, które już totalnie kłamią. Odnośnie Gołuchowic, rozmawiałem z panem starostą Szpiną, z panem przewodniczącym zarządu. Pan wcześniej ją wiedział, powiedział mi, nieprawdą jest, nie ma żadnej likwidacji Gołuchowic. Panie starosto, gdzie pana słowa? A my po prostu
mam poszukać, ale nie panu więcej po prostu nie da. Że pan poseł obiecał, że nie dopuści do zamknięcia i przy tym stanowisku stał bardzo długo i stałby pewnie do końca, jeżeli chodziłoby o samą Głowicę. Natomiast projekt powiatowego centrum przy likwidacji obydwu tutaj był w stanie ustąpić jako z tego stanowiska, że nie samego Łuchowice, tylko tworzymy powiatowe centrum i po prostu tego Łuchowice trzeba poświęcić, tym bardziej, że dzieci z Łuchowic już uczą się w szkole w Będzinie, tylko po prostu są transportowane dwa razy dziennie tam i z powrotem do szkoły. To zarząd jako ta komórka taka bardzo ważna i decyzyjna ma bardzo ciężki rok na pierwszy, bo mieliśmy teatr, był problem. Mamy szpital, też jest problem i mamy szkołę. Problemów jest bardzo dużo. Tak to wygląda, jak wygląda. Ja też nie chciałabym, żeby tak było, żeby dostawać uchwały z ręki i tak dalej. Proszę Państwa, nie oszukujmy się. Problem szkół nie jest Wam obcy, bo o tym się mówi cały czas. Gdybyśmy ruszyli, zawsze będzie zły czas na tą rozmowę. No, każda zmiana budzi obawy, wątpliwości. Tu akurat nie jesteśmy pewni i chcemy dokonać tego. Pamiętajmy, że temat związany z Głuchowicami, rozmawialiśmy już długo na temat Głuchowic, panie radny Malczewski. Pan wie o tym. Natomiast powstała koncepcja, jeżeli chodzi o budynek w Głuchowicach, żeby utworzyć Centrum Aktywizacji Zawodowej, żebyśmy znowu mogli pociągnąć, prawda, i utworzyć ten nowy projekt. Dlatego wszystkie szamy, żeby dokonać tych zmian. Ale nie zgodzę się, jestem zaskoczona w ogóle z takim stwierdzeniem, że posłowie Wam są niepotrzebni. Wręcz przeciwnie, uważam, że są potrzebni. Natomiast tutaj nie usłyszałam jeszcze odpowiedzi na zadane nawet pytanie, dlaczego nie było konsultacji społecznych. Specjalnego ośrodka wychowawczego w Głuchowicach od 9 lat i dzisiaj ten spór przez przypadek odnoszę wrażenie, że uczestniczę w jakiejś farsie. Zresztą nie tylko ja, bo i nauczyciele, którzy pracują w tym ośrodku. Ja dopiero dzisiaj tutaj po raz kolejny usłyszałam o uchwale intencyjnej o likwidacji specjalnego ośrodka wychowawczego w Głuchowicach. Drodzy Państwo, ja w tej placówce wspólnie z pracownikami dokonało wielu zmian, wychodząc naprzeciw potrzebom powiatu, między innymi finansowym. W 2009 roku, kiedy to jeszcze tam funkcjonował specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, placówka taka jak w Będzinie, dokonaliśmy reorganizacji, likwidując szkołę i wszystkie dzieci, które kiedyś uczyły się w Głuchowicach i nauczyciele mieli te kwalifikacje, z tych dzieci zostały przeniesione do Będzina. To są dowożone. Tutaj użyto słowa transport, pani przewodnicząca. To jest bardzo nieadekwatne słowo. Ma trochę zabarwienie pejoratywne. Ja zapraszałabym do Głuchowic na tydzień wolontariatu. Może Państwo wtedy zrozumiecie, po tygodniu wolontariatu w tej placówce, czy ona jest potrzebna, czy nie. Czy można tak szafować i osobami, które tam pracują, i wychowankami, którzy utożsamiają się z placówką jako swoim domem, bo oni go nie mają. Tam nie ma rodziców, którzy staną murem za placówką, tak jak jest to w Czeladzie. Czego Państwo proponują? Pan starosta Robert Szpinda powiedział, że dzieci w Będzinie czekają w boksach. Ja chyba dobrze usłyszałam. Jestem zdumiona. Panie dyrektorze Górne, ja nie wiedziałam, że w Będzinie są boksy, bo ja zawsze dzieci we świetlicy moi nauczyciele odbierają. Nauczyciele to są nie tylko wychowawcy. Oni pełnią ogromną rolę. Wielu nauczycieli jest opiekunami prawnymi tych dzieci. Ja rozumiem, że ważne są finanse. I to doskonale rozumiem, bo jestem dyrektorem, prowadzę budżet tego ośrodka i staram się go obniżyć jak mogę najbardziej. I tak jak mówię, tak jak zwolniliśmy już mnóstwo nauczycieli, bo widzicie go w Głuchowicach było 25 pracowników pedagogicznych. W tej chwili jest 11, z czego dwóch na niepełnych etatach. I 4 pracowników administracji i obsługi.
15 osób obsługuje całe funkcjonowanie budynku. Budynek funkcjonuje 24 godziny na dobę. Więc wyszliśmy naprzeciw potrzebom powiatu i strasznie obniżyliśmy koszta, zwalniając 6 pracowników administracji i obsługi i 3 pracowników pedagogicznych. Nie wiem, jaka zapadnie decyzja. Ja już przyzwyczaiłam się do tej decyzji. Ale proszę pamiętać, że tak się nie da pracować, żebyśmy co roku tutaj stawali i wysłuchiwali o uchwale intencyjnej o likwidacji specjalnego ośrodka wychowawczego. W tej sprawie swoje stanowisko zajął także burmistrz miasta i gminy Siewierz Zdzisław Banaś. Dla mnie jest bardzo ważne to, co dotyczy moich mieszkańców. A te sprawy, Szanowna Rado, dotyczą również mieszkańców miasta i gminy Siewierz. Widzę na tej sali rodziców z mojej gminy. Rodzice z tej gminy też również zwrócili się z protestem w sprawie likwidacji tej szkoły do mnie, do moich radnych, Rady Powiatu Będzińskiego z okręgu siewierskiego. I jestem zobligowany, żeby w tych działaniach rodziców poprzeć. Gmina Siewierz w zakresie realizacji szkolnictwa specjalnego opieką nad dziećmi specjalnymi poświęca wiele uwagi, wiele zadań, wiele środków finansowych. My w szkołach podstawowych, w gimnazjach mamy klasy integracyjne. My dowozimy dzieci do wszystkich ośrodków specjalnych, do Dąbrowy Górniczej, do Czeladzi, do Będzina, do Katowic. Dowozimy po to, żeby te nasze dzieci, mieszkańcy miasta i gminy Siewierz, mogli realizować dalszą edukację. Wspieramy stowarzyszenia, które zostały powołane przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Udzielamy maksymalnej pomocy. Chcielibyśmy, żeby te dzieci również na innym etapie edukacji miały dobre warunki. I wczoraj długo rozmawiałem z wieloma członkami kierownictwa Zarządu Powiatu Będzińskiego, i nikt mi nie powiedział, że dzisiaj będzie dyskusja na temat likwidacji ośrodka w Gołchowicach. Podejmowanie takich decyzji musi być rozważne. To nie może być ad hoc. I chcę tutaj również potwierdzić to, co mówił radny Rady Powiatu, pan Jan Kuchar. Nas już zapewniano, szanowny zarządzie, że nie będzie likwidacji ośrodka w Gołchowicach. Ta restrukturyzacja, która nastąpiła w tym ośrodku, muszę powiedzieć, że przyjąłem z dużym niepokojem. Również jako burmistrz podjąłem działania, że pracownicy zwolnieni z ośrodka w Gołchowicach znaleźli zatrudnienie w moich placówkach. Żeby oświata, tak jak wygląda w Siewierzu, żeby ona funkcjonowała, to ja corocznie do systemu oświaty dokładam 100% do subwencji. Jest mi bardzo przykro, że po raz kolejny ta decyzja co do Gołchowic zostaje w takim trybie podejmowana. Bez konsultacji, bez informacji. Popieram w pełni stanowisko pani dyrektor, z którą często się kontaktuję, jak to wszystko wygląda. Bo szanowni państwo, my tu mówimy o uczniach, naszych wychowankach, ale też to dotyczy w ogromnym zakresie kadry, która tam pracuje. Wy tylko nie macie problemu ze szkolnictwem, macie problem z drogami, macie problem ze szpitalem, macie problem z teatrem. No jak wy możecie w takich warunkach pracować? Poruszona tematem była także pani poseł Barbara Chrobak. To znaczy tak, ja dzisiaj uczestnicząc w tym spotkaniu wiedziałam, że przedmiotem będzie szkoła w Czeladzi. Dzisiaj dopiero dowiedziałam się, że również szkoła w Gołchowicach. Jestem w ogóle zaskoczona tym, że nie było konsultacji społecznych, nie było wcześniejszych rozmów z rodzicami. Dziecko jest najważniejsze dla nas, tak, i dla każdego rodzica, więc jestem zaskoczona, że jakby no radni, tak, nie ominęli właśnie ten czynnik, który jest jakby dla mnie no podstawowy, tak, bo to dzieci, które są dziećmi specjalnej troski, potrzebują podwójnej miłości, podwójnej opieki i pełnego zaangażowania, tak, osób, które pracują z nimi. Jestem w ogóle przeciwnikiem dużych szkół, dlatego że duże szkoły, tak jak tutaj jedna z pań się wypowiedziała, to są szkoły, dzieci tam są
może jakieś anonimowe, może tak właśnie. Dlatego mniejsze szkoły uważam, że powinny być i tutaj jestem jak najbardziej za tym. Nie dowiedzieliśmy się dzisiaj, jakie są koszty. Rodzice też nie dowiedzieli się, tak? Jakie będą, jakie są plusy i minusy tego, bo nie wiemy też, dzisiaj dopiero też dowiedzieliśmy się, na co ewentualnie mogą być przeznaczone te budynki. Nie wiedzieliśmy też, dzisiaj się dowiedzieliśmy, jakie mogą być konsekwencje z tytułu zatrudnienia nauczycieli. Wiadomo, że stracą pracę. Tutaj, no, jeżeli rzeczywiście są wyniki, tak, to myślę, że tutaj pod tym kątem należałoby podejść. Jeżeli są wyniki pracy nauczycieli z tymi dziećmi, to tutaj należy jakby docenić tą ich pracę. Nie mówię, że w tej dużej szkole w Będzinie jest inaczej. No ja zresztą tak, weszły nowe przepisy, żeby zlikwidować taką szkołę, niezbędna jest zgoda kuratora. Ja już, że tak powiem, zasięgałam opinii, bo już rodzice wcześniej zgłaszali się do mnie, jeśli chodzi o czeladź. I tutaj, jeżeli będzie taka potrzeba, to już rozmawiałam z panią minister edukacji, tak, bo ja tak reaguję szybko, jeżeli coś się dzieje, to wtedy będą te rozmowy wznowione. Mówienie o tym, że ta uchwała tylko jest intencyjną, tak, że będą rozmowy, będą konsultacje, to dlaczego do tej pory ich nie było? Dialog przede wszystkim powinien być, tak? No bo właśnie, dowiadują się za 5.12, tak? I mają głosować, mają się do tego przygotować. To jest dla mnie, no, nie wiem jak to nazwać, tak, ale nieetyczne, no, żeby w tak ważnych sprawach, sprawach dotyczących dzieci, żeby można było podejmować decyzje za 5.12. Jeżeli chodzi o tych uchodźców, tak, to w planie chcielibyśmy zainicjować powstanie Centrum Aktywizacji Zawodowej. A jeżeli chodzi o budynek Czeladzi, tam mamy między innymi filię poradni pedagogiczno-psychologicznej, tam potrzebujemy dodatkowych pomieszczeń i pamiętajmy o tym, że tam chcemy kontynuować inną działalność związaną z edukacją, oświatą czy tematami społecznymi. O tyle się słyszy cały czas o tych przenosinach, o zrobieniu i przygotowaniu tego centrum w Będzinie, o likwidacji w Gołchowicach, likwidacji szkoły specjalnej w Czeladzi. Mamy tylko słowa, nikt, a może ktoś widział, ale ja osobiście nie widziałem żadnych wyliczeń finansowych, jakie będą koszty adaptacji, jakie będą koszty przenoszeń, jakie będą koszty modernizacji i przygotowania. Słyszeliśmy przed chwilą, że jak wspominał pan dyrektor Burda, że został złożony wniosek o przedszkola w Będzinie. Ale to nie jest tylko przedszkole, ale też inne rzeczy, które trzeba przygotować. Chciałbym jeszcze wniosek złożyć przed głosowaniem o to, a myślę, że żaden z kolegów i koleżanek radnych nie będzie się wstydził tego głosowania, więc składam wniosek o głosowanie imienne. Przeważająca większość decydujących nigdy nie była we wspomnianej szkole i głosowała jedynie w oparciu o dane finansowe. Zapewne zabrakło tu kilku istotnych głosów i mocnych argumentów. Nie mieliśmy okazji usłyszeć pani w stosunku do tego tematu, który jest dzisiaj omawiany na sesji. Jak to wygląda? Właściwie stanowisko moje jest jak w ubiegłym roku, znaczy w ubiegłym, w moim wypowiedzi w czasie wywiadu, pamiętacie państwo, jestem... Tak jak pan radny Mucha, za właściwie przeciwko jestem zamknięciu Gołchowic i takie stanowisko utrzymuję. Ja dowiedziałam się o zamknięciu tej szkoły dzisiaj na sesji. Przepraszam za to, że nie zgłosiłam się w czasie dyskusji, bo ta dyskusja właściwie myślę, że była na gorąco i była właściwa i utrzymywaliśmy taki stosunek jak pan Mucha do całej sprawy. Ale uważam, że głosowanie ma większą wartość. Jeżeli będę w głosowaniu przeciwko, uważam, że ten mój głos ma większe znaczenie niż dyskusja, bo w dyskusji nie zawsze można uzyskać po prostu przeciwdziałanie. Przepraszam, podpiszę się do głosowania wnego. Ja nie zabrałam głosu, właśnie tutaj państwo mają
sumie, ale uważam, że mam taki głos jak pan radny Mucha. Bo jak słyszę tutaj właśnie o tym, że to jest rada niepolityczna, to mi się coś robi. Wczoraj poseł Andzel tutaj był, ustalili sprawę, a dzisiaj uciekł przed swoimi wyborcami, bo jasno zadeklarował w Siewierzu, w gminie przed wyborami, że nie dopuści do likwidacji ośrodka w Gołchowicach, a już nie mówiąc o szkole w Czeladzi. Więc to jest typowa polityka i już aktualnie nie wierzę, że klub PiS działa na zasadzie woli narodu. Słyszała pani redaktor, jaka jest wola tych dzieci niepełnosprawnych, tych nauczycieli, tych rodziców, a tu wszyscy są na to głusi. Uważają, że pieniądze, że to się zbilansuje. Nigdy się szkolnictwo nie zbilansuje, bo takie są tylko subwencje, że to ani w połowie nie pokrywa. I nie ma innej możliwości, musi się dopłacać do tego. Pewno, że trzeba podjąć jakieś drobne tam restrukturyzacje, takie czy inne, jakieś remonty drobne, takie, ale nie na zasadzie likwidacji, bez, i to tak znienacka, no. Jak powiedziałem w swoim wystąpieniu, pan starosta Szpindla 2 dni przed mi powiedział, że nie będzie likwidacji Gołchowic. Radni mimo tych sprzeciwów ze strony osób na sali większością głosów przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji 2 placówek, w tym szkoły specjalnej w Gołchowicach. Zatem kto z państwa radnych jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? Proszę o podniesienie mandatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 1 się wstrzymał. 15 za, 8 przeciw, 1 wstrzymujący się. Rada uchwałę podjęła. To jeszcze nie jest decyzja o zamknięciu, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta placówka zostanie zlikwidowana. Sprawa wymaga teraz konsultacji i dyskusji. Jest szansa, że pomoc przyjdzie także z zewnątrz. Jeszcze raz zachęcamy zatem do dyskusji na ten temat. Konieczne jest to, aby skutecznie wykorzystywać ten czas i wspierając szkołę specjalną w Gołchowicach udowodnić, że takich miejsc nie wolno zamykać, zwłaszcza tak pokrętnymi sposobami. Czekamy na kontakt ze strony tych, którzy chcą i wiedzą, jak w tej trudnej sytuacji pomóc wychowankom gołchowickiej placówki.